czwartym dniu naszych spotkań, no bo czwartym spotkania na stołu codziennie od rana do wieczora. Mieliśmy przez te kilka dni naprawdę tutaj bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ci z was, którzy byli, to wiecie, o czym mówię. Więc naprawdę powiem tak, ja widzę, w jaki sposób rozwijamy się, w jaki sposób Duch Święty prowadzi nas w miejsce zupełnie inne i zupełnie nowe. Wczoraj na szkole chyba było tutaj, dopchnęliśmy 130 krzeseł. Udało nam się wstawić, więc w zasadzie była cała sala ludzi. Ludzi, którzy, i to jest ciekawe, ludzi, którzy przyjechali uczyć się, jak służyć. Nie ludzi, którzy przyjechali posłuchać o tym, że jesteś zwycięzcą. Nawet jeśli upadniesz w zawodzie, jesteś diamentem. Ale przyjechali po to, żeby wziąć do swojego życia kolejne narzędzia. I to jest dla mnie bardzo fajne, jak ja na to patrzę. Przyjaciele, będziemy wielbić Boga za chwilę. Wiecie, ostatnio przeczytałem takie słowo. Jest napisane w Psalmie 74. A leżeli wrogowie moi w miejscu twych zgromadzeń. Wiecie, to zostało napisane wiele, wiele setek lat temu. Dzisiaj wiele kościołów, wielu usługujących śmie twierdzić, że nie tylko chrześcijanin nie może mieć demona, ale że na ich spotkaniach nie ma demonicznych sił. A tutaj jest napisane, ryczeli wrogowie twoi w miejscu twych zgromadzeń. Ryczeli wrogowie twoi w miejscu twych zgromadzeń. Wiecie, jestem przekonany, że wiele kościołów jest pełnych demonów. To się potem przejawia przez ludzi, przez głupotę, przez to, w jaki sposób jest też ta cała myśl antychrystusowa wprowadzana do życia ludzi. Ja bym chciał w ogóle też z tego miejsca zaapelować do wszystkich tych przywódców chrześcijańskich, bo wiem, że to ogląda się wiele osób i też też ludzie, którzy będą to oglądali potem w internecie. Ja chciałem, żeby to było jasne. Ja chciałem zaprowadzić do przywódców chrześcijańskich, którzy mają w swojej mentalności, choćby nawet w nieświadomy sposób, tak? Ale ten przekaz antychrystyczny. Ja apeluję do ciebie, człowieku, który jesteś człowiekiem Bożym, postawionym przez Boga w miejscu przywództwa. Ja apeluję do ciebie, żebyś wziął autorytet nad duchem antychrysta, który działając przez twoje życie infekuje ludzi antychrystusowością. Apeluję do ciebie. Miej tą świadomość, że to, co mówię, jest prawdą. Dalej jest napisane, widać, jak się podnoszą w górę siekiery, niby w gęstwinie leśnej. Już wszystkie jej bramy rąbią toporem i rozbijają młotami. Puścili z dymem świątynię twoją, aż do gruntu splunkawili przybytek imienia twego. Pomyśleli sobie, zniszczymy ją od razu. Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych. Nie widzimy godem naszych, już nie ma proroka. A nikt pośród nas nie wie, jak długo. Wiecie, czego to jest obraz? To jest obraz religijnego systemu, który niszczy to, co budują ludzie Ducha Świętego. To jest taki obraz. Religijny system. Obojętnie jaki to jest system. I obojętnie jakiego wymiaru. Czy taki starodawny, czy taki nowoczesny. Ja bym chciał, gdy będziesz się wielbił Boga, żebyś każdą swoją myślą, każdą swoją emocją, każdą swoją postawą stanął przed Bogiem i powiedział, Boże, ja chcę, żeby moje życie było przykładem chrystusowości. Ja chcę, żeby duch antychrysta uciekał, kiedy ja się gdzieś pojawię. Ojcze, ja chcę,
żeby każde moje słowo, każdy mój czyn, żeby wszystko to współgrało z Twoją prawdą dzień i noc. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja wielbię dzisiaj Ciebie. Ojcze, ja modlę się o to. Ja chcę, żebyście w ten sposób uwielbili dzisiaj Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, że powołałeś nas, Ojcze, tutaj na tej ziemi po to, abyśmy niszczyli dzieła diabelskie. Ojcze, Ty powołałeś nas po to. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie właśnie za to. Za to, że Ty jesteś bezkompromisowym Bogiem prawdy. Za to, że Ty, kiedy mówisz, to rzeczy się dzieją. Za to, Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Za to, potężny Boże, że wywołałeś nas z ciemności. Że wywołałeś nas do Twojej światłości. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Ojcze, chwalimy Ciebie. Potężny Boże. Ojcze, Jezusa Chrystusa. Potężny Królu Królów. Szaka Karalara Padre. Szemere na Dekoro Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. Rapat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 
Twój głos! Niech Twój głos! Niech Twój głos, który niesie życie, eksponuje się w tym narodzie. Ja przeklinam wszelkie antyżycie, a uwalniam życie w imieniu Jezusa Chrystusa. Szapolara, kosaka, taka na masa, takie dala, takie dala, takie dele. Do boju armią Boga. 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 Grajcie, Michał Łoś. Do boju armią Boga.
Ciało! W imieniu Jezusa! A Pan jest skołą!
się święci. Niech święci się Twoje imię w tym narodzie, Jeszua. Niech każdy rozpozna życie, życie. Życie.
zachowałeś jak dziecko. Nowe słowa, nie słowa, które były przez
przez siebie, dam Ci nowe słowa. Zapomnij o wyuczonych rzeczach. Spójrz, przecież one nie działają. Przecież nie działają. Nie działają w życiu Twojego męża. Nie działają w życiu Twojej córki. Przecież one nie działają. Nie działają wśród tych ludzi, którym mówisz tak długo o mnie. Dam Ci nowe słowa. Dam Ci nowe słowa. Będą brzmiały tak samo, ale będą miały inny ton. Będą w innym tonie. Będą w moim tonie. A kata kata pade seke te la la ke da me la. I loko kome da me la. Opuść. Opuść ten tonący statek. Opuść tonący statek. Opuść tonący statek. Opuść tonący statek. Nie miej sentymentów. Nie miej sentymentów. Bądź jak dziecko, weź mnie za rękę i opuść ten statek. Opuść, opuść, diabeł ci będzie mówił, że będziesz sam. Nie będziesz sam.
jakiś skrok, ale to tylko tej tance się odbudowywały. Jesteś moim Bogiem.
Tak skuteczna,
jak twoje podejście do tej sprawy. Jeżeli będziesz szczęśliwy w małżeństwie, jeżeli będziesz szczęśliwy w swoim życiu, to twoja służba będzie przynosiła efekty. Jak nie będziesz szczęśliwy, nie będziesz szczęśliwa, to twoja służba będzie marna. Marna służba. Ciągle będziesz tęsknił za szczęściem codziennym. Ale Bóg chce, żebyś miał szczęście codzienne. Bóg chce, żebyś miała szczęście codzienne. To jest taki Bóg. To jest taki Bóg. To jest taki Bóg. Nieważne, że ci ludzie skreślili, że ludzie powiedzieli, o, ty już jesteś, już masz pozamiatany. Już nie, ty już nie, ty się nie nadajesz. Ty się rozwiodłeś, ty się rozwiodłaś. O, ty tak dużo w życiu cudzołożyłeś, ty tak dużo robiłaś złych rzeczy. A Bóg mówi, ale ja nie wiem, o co ci chodzi. Moja krew przykryła każdy twój grzech, każdy twój błąd, każdą twoją porażkę, moja krew. Stawaj w wierze. Jestem świadkiem. Jestem świadkiem. Wielu ludzi ci może mówić, nie nadajesz się. Twoja dusza może ci krzyczeć, ty się nie nadajesz do małżeństwa. Nie nadajesz się. Ty się nie nadajesz. A Bóg do ciebie mówi, nadajesz się. Stworzyłem cię do tego. Bóg nie chce, żebyś ratował rzeczy, które nie są z Niego. Nie chce, żebyś bronił tych rzeczy. Rzeczy, które nie są z Boga, są po to, żeby je odciąć. A rzeczy, które są z Boga, są po to, żeby je wziąć przez wiarę. Taka jest różnica między życiem a śmiercią. I On mówi, ja chcę, żebyś wierzył o te rzeczy. Ojcze, dziękuję ci za to. Dziękuję ci za wszystkich ludzi, Ojcze, którzy trwają w wierze o swoich mężów, o swoje żony. Ojcze, ja dziękuję ci za nich. Ojcze, my ustanawiamy dla nich szczęśliwe małżeństwo. Małżeństwo prosto z nieba. Eliminujemy wszystkie substytuty, zamykamy diabłu. Jakąkolwiek drogę. Żadna podróbka, żadna diabelska, żadna światowa podróbka nie przyjdzie. Zostanie rozpoznana, zostanie zidentyfikowana za pomocą mocy Bożego Ducha. Nieważne, jak to będzie wyglądać, Ojcze, ale my to będziemy widzieć. Ojcze, ja modlę się też o każde małżeństwo. O każde małżeństwo, Ojcze. Ja ustanawiam, Ojcze, święte relacje. Święte relacje. Święte. Nieświatowe, Ojcze. Nie humanistyczne, Ojcze. Nie religijne. Święte relacje. Ja uwalniam teraz życie w każdego człowieka, który wierzy o swojego męża lub żonę. Ja uwalniam teraz życie w każde małżeństwo, które trwa w wierze o swoje małżeńskie życie. W imieniu Jezusa. Ja uwalniam życie teraz. Życie. A ty podły duchu poniżenia związuję cię, zabraniam ci działać. A ty podły duchu odrzucenia związuję cię, nie pozwalam ci działać. Nie pozwalam ci odzywać się do ludzkich dusz. Ty podły duchu torturujących przez poniżanie rozkazuję ci, zamilknij i odsuń się od nich w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Trwaj w wierze. Odetnij wszystko to, co nie jest święte. W twoim myśleniu na temat męża czy żony. Odetnij to, rozerwij. I ustanów święty standard. Święty standard. A pamiętaj, że ty jesteś centrum tego standardu. Centrum tego standardu. Ty. Ty. To, co ty ustanowisz. To, co ty ustanowisz. To będzie miało miejsce. Nie to, czego będziesz się domagał od innej osoby. Rozumiesz? To, co ty ustanowisz. Kiedyś modliłem się i mówiłem do Boga o różnych rzeczach, które chciałbym zmienić w mojej żonie. Które chciałbym, aby On zmienił. Bóg mi powiedział, to zmień to. To, że to jest twoja żona. To zmień.
I on mnie nauczył, co to znaczy trwać w wierze, o mężu, o żonę, o mężu. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. I gdybym dzisiaj był kawalerem, to bym sobie ściągnął żonę z nieba. Rozumiesz? To bym sobie ściągnął żonę z nieba. Nie szukałbym jej w świecie. Nie szukałbym według ciała. Nie szukałbym jej żadnym elementem mojej duszy i ciała. Ściągnąłbym ją z nieba. I to by była ona. Żebyście podeszli tutaj z jednej strony. Przesuńcie się, przyjaciele, kawałeczek do tyłu. Ktoś, kto choruje, podejście tutaj, w to miejsce. Osoby, które chorują. Chorujesz fizycznie, chorujesz w swojej psychice. Przyjdź tutaj, będziemy się o Ciebie modlić. Każda osoba. Przyjdź tutaj, pustaj. Tomek, Sandra, Tomasz. Każda osoba chora, proszę tutaj, ustańcie koło, módlcie się. Mateusz, połóż, kładźcie na nią ręce. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia, przyjdź. Halleluja. 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 Ojcze, my dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy za nasze spotkanie. Dziękujemy, że możemy przyjmować od Ciebie rzeczy dzisiaj. Halleluja. Dzieci, chodźcie tutaj do mnie, proszę. Chodźcie, dzieci. Tak, idź po dzieciaki. Będziemy się modlić o dzieci. Zuśka. Kam. Do wieczności. Media, poprzez system tego świata, my je odcinamy przez imię Jezus.
i ogłaszamy w imieniu Jezusa, że te dzieci będą służyć Bogu, że one w mocy Świętego Ducha będą głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych, prorokować. Ogłaszamy, że te dzieci będą szerszyły Królestwo Boże. Ojcze, ogłaszamy, że nigdy nie zabraknie ich pieniędzy, Ojcze. Ojcze, my dzisiaj już ogłaszamy szczęśliwe małżeństwa u tych dzieci. My, Ojcze, błogosławimy ich dzieci. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy, że nie będą miały żadnych problemów z wychowywaniem swoich dzieci. W imieniu Jezusa, my ogłaszamy rozwinięcie się wszelkich talentów w życiu tych dzieci. Manifestację Bożych darów. Ojcze, w imieniu Jezusa powołujemy prawdziwe przyjaźnie do ich życia. Głębokie relacje, Ojcze. Głębokie relacje z innymi świętymi, Ojcze. Ogłaszamy mądrość, rozum, umiejętność wszelkiego rodzaju, Ojcze. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Nie pozwalamy działać jakimkolwiek demonicznym siłom. Odsuwamy i odpychamy demoniczne siły od tych dzieci. W imieniu Jezusa Chrystusa. I przykrywamy je krwią Jezusa. Amen. Amen. Przyjaciele. Porozstawiajmy krzesła. Dzieciaczki będą pewnie, które tam dadzą radę być na szkółce, to na szkółce. Tutaj się módlcie cały czas o chorych jeszcze. Kładźcie ręce. Uwielbiamy Ciebie potężny Boże.